Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będzie taki filmik trochę o zapowiedziach na 2019 rok. To znaczy ja bardzo nie chciałam, żeby to były kolejne zapowiedzi na 2019 rok, bo tych filmików na BookTube było już tyle, że wszystkie zapowiedzi chyba zostały już ogłoszone, także nie miałoby to sensu. Ma to być bardziej coś takiego jak TBR, moje plany czytelnicze na 2019 rok. Początkowo nawet planowałam zamieścić w tym filmiku także książki, które zostały wydane już dawno, nie tylko premiery 2019 roku, ale książki z 2018, 2017 roku, które po prostu chciałabym w tym roku przeczytać, ale stwierdziłam, jak tak przeglądałam te tytuły, które planuję przeczytać, też nie chciałam, żeby ich było za dużo, bo wiadomo, jak wychodzą moje TBR-y i moje plany czytelnicze, to znaczy nigdy nie wychodzą. Jak zobaczyłam te książki, to stwierdziłam, że w sumie mówiłam Wam o nich już tyle na tym kanale, czy to w jakichś tagach, czy właśnie w innych TBR-ach, czy w bookholach, że w sumie nie miałoby sensu się powtarzać, więc ostatecznie rzeczywiście będą to tylko premiery tego roku. Także no, jest to taki filmik łączony. Jednocześnie moje plany czytelnicze na 2019 rok i troszkę tych zapowiedzi, które będą się w tym roku pojawiać. I zacznijmy od stycznia, bo w styczniu pojawiają się trzy książki, które będę chciała przeczytać, a właściwie nie, jedną z nich już czytałam i chciałam Wam tylko powiedzieć, że ta książka zostanie wydana w styczniu, ale po kolei. Pierwsza z tych książek to jest Mia Sheridan i Bez tajemnic. Tę książkę już nawet zamówiłam na Empiku w przedsprzedaży, ponieważ mam do wykorzystania kartę podarunkową do Empiku, więc stwierdziłam, że wykorzystam ją właśnie na tę książkę. Jeżeli chodzi o Mia Sheridan, to czytałam dwie jej książki. Bez słów i Bez winy albo Bez czegoś tam, nie pamiętam, zawsze mi się to myli. Taka z pomarańczowym napisem na okładce. Bez słów bardzo mi się podobało, ta druga książka troszkę mniej, ale też była okej. Okay. Mia Sheridan pisze trochę w stylu Colleen Hoover czy Brittany C. Sherry, także czasem mam ochotę na takie książki, więc stwierdziłam, że po nią sięgnę. Druga premiera stycznia, którą chcę przeczytać i ta książka również wychodzi 16 stycznia, tym razem nakładem wydawnictwa Poradniaka, to książka Mój piękny syn. Zresztą teraz chyba do kin wszedł film na podstawie tej książki. Jest to opowieść o relacji ojca z synem, o tym jak syn wpada w nałóg i jak ojciec radzi sobie z tym, że jego syn jest uzależniony. Jak właśnie wygląda ta ich relacja, jak ten ojciec sobie z tym radzi, jak pomaga temu synowi z tego wyjść. Wydaje mi się, że to będzie taka piękna, wzruszająca historia. Ja lubię czytać o takich rodzinnych relacjach, czy to właśnie na przykład matki z córką, czy w ogóle rodziców z dziećmi. W tym przypadku będzie to ojciec z synem, więc też powiedzmy coś takiego chyba jeszcze dosyć świeżego, nieoklepanego. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobra książka i właśnie tę książkę chciałabym również przeczytać, może niekoniecznie w styczniu, ale na pewno w pierwszej połowie tego roku. I ostatnia książka, która wychodzi w styczniu, z tych, które mnie szczególnie zainteresowały, wychodzi 23 stycznia i właściwie jest to wznowienie, nie nowa książka. Mam tutaj na myśli Szklany klosz Sylwii Plath. I wreszcie ta książka zostanie wznowiona na polskim rynku, ponieważ już od dawna nie była dostępna w polskim wydaniu. Ja tę książkę czytałam po angielsku właśnie z tego względu, że wtedy, kiedy chciałam ją przeczytać, nie było dostępne żadne polskie wydanie. Wypożyczyłam jedno w bibliotece, ale to było takie bardzo stare tłumaczenie i ciężko mi się to czytało, dlatego przeczytałam ostatecznie tę książkę w oryginale. Natomiast w końcu nakładem wydawnictwa Marginesy w styczniu wychodzi na polski rynek wznowienie Szklanego klosza. Jest to książka, która opowiada o zmaganiu się z chorobą, z depresją, z chorobami, z zaburzeniami psychicznymi. I krótko, chyba jakiś miesiąc po wydaniu tej książki, Sylwia Plath popełniła samobójstwo, także no jest to dosyć ciekawa historia. I przechodzimy do lutego. W lutym wychodzą trzy książki, którymi jestem szczególnie zainteresowana. Przede wszystkim bodajże 13 lutego wychodzi autobiografia Michelle Obamy, czyli Becoming, moja historia. Jest to autobiografia byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych, ale to nawet nie chodzi o to, że Michelle Obama była pierwszą damą. Bardziej chodzi o jej osobowość, o to, jak niesamowitą ona jest kobietą, przynajmniej z tego, co mogliśmy zaobserwować właśnie w czasach rządów Baracka Obamy. Jak ciepła jest to osoba, jak taka niezepsuta przez te media i przez ten świat, przez politykę. Także no jestem tej książki bardzo ciekawa i jestem niemal pewna, że mnie nie zawiedzie, że będę zachwycona po lekturze. I jest to chyba jedna z tych premier, na które czekam zdecydowanie najbardziej w tym roku. Także autobiografia Michelle Obamy zdecydowanie ląduje na liście priorytetów tego roku. Następnie 27 lutego wychodzi Morska Wiedźma Sary Henning. Jest to książka, na którą mam wrażenie Karolina z kanału Kombuk nakręciła już cały BookTube. Mam wrażenie, że przez nią już każdy czeka na tę książkę, bo Karolina całkiem niedawno czytała Morską Wiedźmę w oryginale i bardzo się tą książką zachwycała, bardzo ją polecała. Książka to będzie retelling Małej Syrenki, opowiadający tym razem historię z perspektywy Urszuli, czyli tej złej, negatywnej postaci. Bardzo jestem tej książki ciekawa, tym bardziej, że podobno, to też wiem od Karoliny, podobno w tym roku ma królować taki motyw morski, właśnie syreny i morskie stworzenia. Strasznie mnie to cieszy, bo ja bardzo lubię takie rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, był kiedyś serial H2O, Wystarczy kropla. Kochałam ten serial, absolutnie byłam nim zachwycona.
Czytałam też taką książkę Wielki Błękit. Co prawda ta książka nie była zbyt dobra, ale przeczytałam ją właśnie ze względu na ten motyw syren. Także bardzo się cieszę, że będzie wychodziło w tym roku więcej takich książek i właśnie Wiedźma Morska, mam nadzieję, zapoczątkuje ten trend na polskim rynku wydawniczym. I również 27 lutego wychodzi książka Muza Koszmarów, czyli kontynuacja Marzyciela Leni Taylor. Ja nie czytałam ani Marzyciela, ani teraz też nie miałam wielkiej ochoty na Muzę Koszmarów, ale o Marzycielu słyszałam tak wiele dobrego. Pojawił się też w kilku topkach, które widziałam. A poza tym, jak teraz właśnie widzę, jak ludzie nie mogą się doczekać tej kontynuacji, jak już na kilku grupach widziałam, jak bardzo zachwycają się premierą Muzy Koszmarów, że stwierdziłam, że chyba jednak chciałabym obie te książki przeczytać i być może premiera kontynuacji Marzyciela skłoni mnie do tego, żeby tego Marzyciela wreszcie przeczytać, bo nie wiem, czy mi się spodoba, szczerze mówiąc, nie czułam tego wcześniej, ale z drugiej strony, jak czytam, że styl pisania jest taki dosyć baśniowy, oniryczny, to może jednak będzie to coś dla mnie, dlatego właśnie Muza Koszmarów znalazła się w tym zestawieniu. Następnie mamy Kwiecień i Wishes Wiktorii Schwab. Jest to książka, na którą mam ochotę, właściwie nie wiem dlaczego, coś mnie do tej książki przyciąga, czasem tak mam. Nie czytałam tych Odcieni Magii, czy nie wiem jak się ta seria nazywa, tej samej autorki, które zostały wydane w Polsce w zeszłym roku, czy może nawet wcześniej, bo jakoś mi właśnie do nich nie ciągnęło, ale Wishes ma być początkiem bodajże dylogii, albo w każdym razie jakiegoś nowego cyklu. I strasznie chciałabym tę książkę przeczytać, także mam nadzieję, że mi się to uda. Premiera chyba jeszcze dokładna nie jest znana, chyba jeszcze nie jest dokładnie znany polski tytuł, chociaż jak dla mnie mogliby zostawić go w oryginale, bo w sumie po co tłumaczyć, całkiem fajnie Wishes brzmi. Także to jest ta książka kwietniowa. I ostatnia książka, którą mam na swojej liście, ostatnia premiera 2019 roku, którą znalazłam i którą chciałabym przeczytać, to jest książka, która wychodzi dopiero za granicą w kwietniu, bodajże 2 kwietnia. I data premiery w Polsce jest jeszcze nieznana. I jest to książka Ashley Poston, Księżniczka i Fangirl. I myślałam, że jest to kontynuacja Ghicarelli, ale jak poczytałam trochę o tej książce na Goodreads, to okazało się, tak mi się wydaje, że jest to bardziej taki spin-off do Ghicarelli. To znaczy, będzie opowiadać taką historię nie tyle głównych bohaterów z Ghicarelli, co Jessica Stone, czyli bohaterki, która wcielała się w postać, znaczy grała aktorkę grającą księżniczkę Amarę i chyba jakiejś zupełnie nowej postaci Imogen. Nie kojarzę tej postaci z Ghicarelli, szczerze mówiąc, więc wydaje mi się, że będzie to całkiem nowa postać. Mam nadzieję, że ta książka spodoba mi się tak samo jak Ghicarella, bo jak wiecie, Ghicarella była jedną z moich ulubionych książek, które udało mi się przeczytać w 2018 roku, więc oczekuję tak samo dobrej lektury właśnie po Księżniczce i Fangirl. No dobra, opowiedziałam Wam o 8 książkach, na które czekam w 2019 roku, ale to są tylko te książki, do których ja się dogrzebałam, o których ja wiem. Koniecznie dajcie mi znać, na jakie premiery 2019 roku Wy czekacie, bo być może ja czegoś nie znalazłam. Być może jest coś, co straszliwie chciałabym przeczytać, ale nawet nie wiem, że wychodzi. Także koniecznie dajcie mi znać, na jakie premiery czekacie Wy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia następnym razem. Cześć!